Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Tym razem zapraszam na niekosmetycznych ulubieńców ostatniego miesiąca, czyli Lola Love z grudnia. Zaczniemy od muzyki, której słucham niemalże bez przerwy w wielu sytuacjach i przyznam wam, że nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby ciągle słuchać tego samego rodzaju muzyki bez względu na to, co robię, bez względu na to, czy pracuję, czy się relaksuję, czy robię jakieś, wykonuję jakieś obowiązki domowe. Prawie bez przerwy leci u mnie ta sama muzyka. Ja uwielbiam słuchać chilloutu. Lubię acid jazz, lubię chillout, lubię trip hop, lubię taką muzykę, która stanowi właśnie takie swoiste tło dla rzeczy, które się po prostu robi. I przez długi czas słuchałam różnych takich chilloutowych playlist na YouTubie i nagle w proponowanych pojawiło mi się radio, muzyka na żywo, coś a la radio na YouTubie. Pierwszy raz w życiu coś takiego zobaczyłam. Zalinkuję wam to na dole. No i patrzę w proponowanych chillout online. Muzyka, nazwa sugerująca na to, że ta muzyka jest odtwarzana na żywo. No i włączyłam. Słuchajcie, absolutnie przepadłam. Muzyka naprawdę stanowi doskonałe tło. Oraz, mało tego, świetnie mnie inspiruje w trakcie pracy. Uwielbiam słuchać takiej spokojnej muzyki wtedy, kiedy pracuję, wtedy, kiedy coś tworzę, kiedy muszę coś wymyślić, coś napisać. I ta muzyka bardzo mi w tym pomaga. Jednocześnie, kiedy wykonuję jakieś obowiązki domowe i jest u mnie włączona ta sama playlista, to samo radio, nie wiem w zasadzie nawet jak to nazwać, to bardzo mnie to relaksuje, sprawia, że wszystkie rzeczy, które robię, są dla mnie przyjemniejsze. I przyznam wam, że naprawdę od dawna nie znalazłam muzyki, która by mnie tak zainspirowała. I ta playlista, którą oni układają, jest tak różnorodna, jest bardzo dużo piosenek, których wcześniej nie znałam. Pojawiają się też utwory bardzo znane i aktualne, takie przerabiane non-stop na stacjach radiowych. Także naprawdę jest to niezwykle różnorodne, nie nudzi się i bez względu na to, kiedy włączę tę muzę, to leci ciągle coś nowego. To nie jest tak, jak czasami włączamy jakieś radia i po 3 dniach słuchania już mamy dosyć, bo piosenki się powtarzają. Tutaj tego nie ma, także bardzo wam polecam. I może wam też przypaść do gustu, mam nadzieję, że tak będzie. Kolejna rzecz, o której muszę wam powiedzieć, to książka. Wspominałam wam o tej książce albo we vlogu, albo na snapie, już naprawdę nie pamiętam, ale niektóre osoby zapewne już gdzieś o niej ode mnie słyszały i mowa tutaj o książce Zanim się pojawiłeś. To jest pozycja, którą ja przeczytałam w ciągu 2 dni. Ta książka dała mi naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, przede wszystkim dużo różnorodnych emocji i w zasadzie od pierwszych stron wciągnęła mnie może nie tyle historia, co intymność, jaka nawiązała się pomiędzy 2 bohaterami tego tytułu i byłam tak niesamowicie zaintrygowana tym, co się zaczęło dziać między nimi, że nie mogłam się od tej książki oderwać. Targały mną bardzo różne emocje, od bardzo negatywnych aż do niezwykle pozytywnych, radosnych. Zakończenie mnie zszokowało i przez kolejne dni po przeczytaniu książki chodziłam taka struta i naprawdę nie mogłam się pogodzić z tymi losami wszystkich tak naprawdę bohaterów, bo w tej książce decyzja jednej osoby wpływa na bardzo wielu innych ludzi. Wiem, że ta książka ma swoją kontynuację, ja za jakiś czas ją przeczytam, ale muszę trochę ochłonąć. Ja bardzo przeżywam takie rzeczy, bardzo przeżywam filmy, bardzo przeżywam literaturę. Jestem osobą naprawdę bardzo wrażliwą i jeżeli też macie w sobie taką wrażliwość, to może być ta książka dla was, ale nastawcie się na to, że nie będzie łatwo, bo ją się świetnie czyta, ale cała ta historia, która jest tam przedstawiona, wszystkie te emocje bohaterów niezwykle się czytelnikowi udzielają. Także jest to książka, którą momentami czyta się ciężko, bo czyta się po prostu przez łzy. Ale dużo mi ta pozycja uświadomiła. uspokoiła mnie w wielu takich życiowych kwestiach, nad którymi ostatnio rozmyślałam. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam polecam. I kolejna rzecz, która doskonale się sprawdziła u mnie w te długie, ciemne, zimowe wieczory, to jest prezent od mojej przyjaciółki Madzi, którą gorąco pozdrawiam. Madziu, jak widzisz, prezent sprawuje się u mnie na tyle świetnie, że znalazł się w moich ulubieńcach. Także to jest taki czajniczek. To jest akurat czajniczek z firmy Duka. On się składa z 3 elementów. Ja mam przed sobą 2, bo 3 nie mogłam znaleźć. Wydaje mi się, że on jest gdzieś w zmywarce, ukryty pod brudnymi talerzami. Już Wam mówię, o co chodzi. Tutaj mamy piękną filiżaneczkę. Na filiżaneczkę możemy wstawić sobie właśnie ten imbryk, ten czajniczek, a tutaj do środka jest taki, wkłada się taki 3. element szklany i do tego elementu wsypuje się herbatę liściastą, którą zaparzamy, później ten element wyjmujemy, wyrzucamy, także to jest niezwykle szybkie i estetyczne. I tutaj mieści się, nie wiem ile tu jest mililitrów, 500 albo 600, ale 2 herbaty właśnie tutaj się zaparzają. Nie wiem jak Wy, ale ja jesienią i zimą wieczorami piję naprawdę po 2-3 herbaty. Także za jednym zaparzeniem mam tutaj herbatę na cały wieczór do lektury czy do oglądania telewizji. I co też jest fajnego, to moje dziewczynki również wpadło im w oko to moje naczynko i ja dla nich na przykład też popołudniami czy w weekendy robię im herbatkę, daję im to i one sobie same dolewają. Także to też świadczy o tym, że muszę dokupić drugi taki imbryk dla moich dziewczynek. Może jakiś znajdę bardziej taki właśnie dziecięcy. W każdym razie naprawdę jest to świetna, użyteczna rzecz. A jak już jesteśmy przy gorących napojach, to nie mogę nie wspomnieć o kawie, która mnie absolutnie urzekła. I to jest kawa rozpuszczalna Davidoff, jasna, jeszcze była taka ciemna. I powiem Wam, że ja kupiłam tę kawę okazyjnie w Netto za 20 zł, jakoś w połowie grudnia. Natomiast widziałam ją ostatnio w Piotrze i Pawle za złotych 40, czyli 2 razy tyle. Tutaj jest 100 gramów i ta kawa jest tak smaczna, ma tak fajny aromat. Ja bardzo lubię pić kawę rozpuszczalną zawsze rano. Mam taki rytuał, że rano jem płatki owsiane, a potem jak robię makijaż, to piję sobie właśnie kawkę. I ona świetnie smakuje z mlekiem sojowym, waniliowym z Biedronki. Naprawdę rewelacja. I też do tej kawy pasuje mleko kokosowo-ryżowe, też z Netto. Także rewelacja, przetestowane, sprawdzone. Kawa ma świetny aromat, bardzo przyjemnie pobudza. Nie jest taka mocna, gorzka, naprawdę taki, ma taki finezyjny smak, który doskonale pobudza o poranku, kiedy budzicie się niewyspane, wkurzone, że budzik znowu za szybko zadzwonił, a Wy znowu nie mogłyście zasnąć wieczorem i chcecie jak najszybciej dostać energii, no to ta kawa naprawdę u mnie sprawdziła się rewelacyjnie i jest przepyszna. I ostatnia rzecz to jest taki kosmetyczny drobiazg i teraz parę osób zapewne się zaśmieje i powie, he, co z niej za youtuberka, jak ona mogła tego wcześniej nie używać. A jednak nigdy wcześniej nie używałam Beauty Blendera. Ja uwielbiam malować się przy pomocy pędzli, zawsze podkład nakładałam pędzelkiem i wydawało mi się, że używanie jajeczka do podkładu zajmuje dużo czasu i jest w ogóle bez sensu. Ale jakiś czas temu byłam u mojej kumpeli i ona przy mnie robiła makijaż. No i właśnie użyła Beauty Blendera i tak szybko nałożyła podkład i on tak pięknie wyglądał, tak trójwymiarowo, tak perfekcyjnie zlał się ze skórą, w ogóle nie było efektu maski, naprawdę rewelacja i stwierdziłam, że kupię sobie na przetestowanie jakieś niedrogie jajeczko, żeby nie przepłacać, żeby mieć pewność, że u mnie ten produkt się, to akcesorium raczej się sprawdzi. I zainwestowałam całe 10 zł w takie jajeczko z Drogerii Natura. Słuchajcie, ja mam to jajeczko chyba grubo ponad miesiąc, nic się z nim nie dzieje, używam go codziennie je myję, dezynfekuję, również mam taki spray do dezynfekcji, podkład nakłada się dosłownie sekundę, wygląda pięknie, promiennie, ukrywa wszystkie niedoskonałości. Jestem w szoku i kupiłam sobie już kolejne jajeczko z takich tańszych, akurat w Kosmetykomanii, także niedługo będę testować. A to jest coś cudownego i teraz jak już wiem, że u mnie to się sprawdziło, to na pewno też sobie kupię Beauty Blender, żeby mieć porównanie i wiedzieć, czy trzeba wydać większą kwotę na Beauty Blender, żeby był w ogóle nie wiadomo jak niesamowity efekt, czy wystarczy 10 zł na coś takiego tańszego, na jakiś taki odpowiednik, bo z tego co wiem, to niektóre te odpowiedniki są do niczego, ale akurat ten z Drogerii Natura jest naprawdę świetny, także to jest taki mały gadżet, który też rano bardzo fajnie się sprawdza i coś ciekawe, cały czas go używałam na mokro, od paru dni używam go na sucho i nie wiem, czy nawet nie jestem bardziej zadowolona. Lepiej się u mnie sprawdza, ładnie się ten podkład rozprowadza, on jakoś nie wiadomo ile tego produktu nie pije, także jestem naprawdę z tego przezadowolona. Kochani, to wszyscy moi ulubieńcy ostatniego miesiąca. Mam nadzieję, że Wam się podobali, że miło spędziliście ze mną czas i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa!